dobre współistnienie w Polsce ludzi różnej wiary, ale w istocie wierzących w jednego Boga, jest naszą wielką, wielowiekową polską tradycją. Dwa niezwykle istotne elementy, które się tutaj zaplatają. Pierwsze to wiara. Wiara, która buduje zawsze człowieka. Bo Bóg jest zawsze najważniejszy. I Jego nakazy, przede wszystkim te moralne, które głęboko wierzymy, budują dobry świat i budują dobre społeczeństwa, tworząc te najbardziej wzorcowe i potrzebne więzi. Myślę, że łączy nas także to, co nakazuje nam wszystkim Pan Bóg. Miłość bliźniego, właśnie ten wzajemny szacunek, o którym wspominałem przedtem. Konieczność, obowiązek ludzi religijnych budowy lepszego świata. I chociaż tworzymy wspólnoty religijne, wspólnoty wyznaniowe, to w istocie poprzez te wartości i ich elementy wspólne tworzymy także wielką wspólnotę ludzi wierzących, ale tworzymy też wielką wspólnotę obywateli Rzeczypospolitej. Czcigodni goście, chciałem wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim opieki Bożej nad Polską, nad nami wszystkimi. Tego, abyśmy w możliwie najlepszy sposób umieli i w sobie, i w innych poszukiwać tego dobra, tych najlepszych wartości. Stajemy wobec nowych wyzwań wierni temu, czego uczy nasz Sobór Watykański II, by nadal rozświetlać drogi naszej Ojczyzny światłem wydobytym z Ewangelii oraz wnosić w nasze wspólne życie te wartości, którymi nas ubogaca Jezus Chrystus. Błogosławionego, szczęśliwego, dobrego Nowego Roku. Kiedy tak zbieramy się razem, to te chwile krótkie, które tutaj razem spędzamy, zostają z nami i wieść się rozchodzi o tym, że mogli się spotkać razem chrześcijanie, Żydzi, wyznawcy islamu. Jest to ważne ze względu na to, co dzieje się w świecie. Szczególnie niepokojące są te wydarzenia blisko Ziemi Świętej, blisko Izraela, w Syrii. A więc poszukujmy drogi człowieka sprawiedliwego. Drogi, która prowadzi do niwelacji pojęcia wrogości. Korzystając z okazji, chciałbym na ręce pana prezydenta, na ręce małżonki pana prezydenta, ministrów, jak i wszystkich tutaj przybyłych gości, także dołączyć się do najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa w roku 2016, jak i także w przyszłych latach. Wszystkiego dobrego wszystkim.